5 kwietnia bodajże mija 4 lata, odkąd zostałem prezesem, więc już jakby no wtedy się teoretycznie kończy moja kadencja, ale w tym roku planujemy zwołanie walnego zebrania i zmianę statutu klubu, jakby go trochę przystosowanie do dzisiejszych realiów, bo samo to, że teraz obecnie mamy od 9 do 15 osób musi być w zarządzie, a jak widzimy po walnym ostatnim zebraniu, że tak naprawdę 3 osoby to ciężko jest znaleźć do takiej pracy, no bo nie oszukujmy się, kiedyś jeszcze jak radni byli, mogli być w zarządach, tak, no to tych radnych zawsze tam kilku było, więc jakby ten zarząd był rozbudowany. A że teraz się zmieniło, że radni, znaczy teoretycznie mogą, tylko nie mogą dotacji później, nie może stowarzyszenie brać z miasta, więc jakby no, tych chętnych nie ma tak naprawdę. I to chcemy na pewno zmienić, to jest jakby główny cel tego, żeby po prostu zmienić to, że jest mniejszy zarząd, który łatwiej będzie skompletować po prostu. Myślę, że jakoś na przełomie września, października, może październik, końcówka października, no też musimy ustalić tak, żeby po prostu ani nikt nie wyjeżdżał na jakiś turniej, ani gdzieś nie na mecz nie wyjechał, tylko żeby wszyscy byli w Bukowie, wszyscy członkowie stowarzyszenia, żeby po prostu musimy uzyskać tam, nie powiem dokładnie ile teraz procent członków, żeby zmienić ten statut, prawda?